Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Ojcze, Ty wiesz, jak bardzo potrzebuję Twojej miłości, tej matczynnej, delikatnej, troskliwej, w ramionach których czułbym się bezpieczny. Uwolnij mnie od lęku, który mnie paraliżuje, osłabia, zniewala. Uwolnij mnie od złości, czarnych myśli, beznadziei. Tchnij we mnie moc Twojego ducha, bym znowu uwierzył w moc miłości i przebaczenia. Rozpal moje wewnętrzne siły, daj mi odwagi do powstania i wiarę w to, że Ty jesteś silniejszy niż zło. Mów do mnie, Panie, niech Twoje słowo mnie pociesza i przemienia. Amen. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelii o Królestwie Bożym. A było z Nim 12 oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób. Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło 7 złych duchów, Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda, Zuzanna i wiele innych, które Jemu usługiwały, udzielając ze swego mienia. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niesłychana to rzecz, by kobiety mogły chodzić za nauczycielem. Każdy wiedział, że ich miejsce było w domu, nie wolno im było być razem z innymi mężczyznami, nie wolno im było czytać Pisma Świętego, nie mogły się uczyć. Każdy facet patrzył z pogardą na kobietę, każdy wierzył w to, że kobieta jest o kilka poziomów stojąca niżej niż mężczyzna. Raczej nie każdy, bo Jezus nie. Jezus powołuje kobiety. Chodzi z nimi przeciwko wszelkim zasadom, wierzeniom i obyczajom. On się ich nie wstydzi. On jest z nimi kosztem swojej reputacji jako nauczyciela i mistrza. Powołuje ich, bo są krzywdzone przez system religii i społeczeństwa. Powołuje, by opowiedzieć im o swojej godności. Powołuje ich, by na nowo uwierzyły w siebie, w swoje talenty, możliwości. Powołał ich, by na nowo odkryły swoją wartość i godność. Powołuje kobiety, by dodać im skrzydeł, siły, chęci do realizowania swoich marzeń. Ewangelista używa słowo usługiwały im. To nie jest prosta czynność służących. To słowo usługiwały było używane do opisania czynności archaniołów, którzy usługiwali samemu Bogu. Powołał kobiety, by się nauczyły patrzeć na siebie oczami samego Boga. Powołał ich, bo wiedział, że jako jedyne potrafiły kochać bezinteresownie. Powołał ich, bo nikt oprócz kobiet nie miał najbardziej szlachetnego, dobrego, pełne wyrozumiałości serca. On, Jezus, potrafił ochronić kobiety. On, Jezus, potrafił wbrew wszystkim zasadom stanąć po ich stronie. On, Jezus, postawił ich wyżej niż aniołów. Jezus, mężczyzna o delikatnym i odważnym sercu. Ojcze, tchnij swojej mocy w każde kobiece serce. Ojcze, przywróć im siły, odwagę i dzielność. Pociesz te, które zostały skrzywdzone przez kogokolwiek. Pociesz kobiece serce, serce nieraz niekochane, zdradzone i opuszczone. I przywróć im wiarę w siebie, Ojcze, który masz serce matczyne. Ty, który ukoronowałeś Twój świat stworzeniem kobiet, miej w opiece każdą z nich. Amen.